Teraz chciałem trochę też porozmawiać jeszcze o tym prezenterstwie, zanim przejdę do moich innych tematów. Tak czytałem sobie o panu i postanowiłem zadać takie pytanie, czy pan trochę nie żałuje teraz, że mało pan jeździ w delegacje? Ale czasem mi się zdarza cały czas. Co więcej, mamy pomysł na taki cykl w Dzień Dobry TVN, żeby jeździć po Polsce. No ale nie będę zdradzał. Powiem tylko, że zainspirował nas materiał, jaki zrobiliśmy kiedyś. Jestem pełen podziwu dla nich. I bardzo szczęśliwy i dumny, że mogłem ich poznać. Zrobiliśmy materiał w kopalni Bobrek z ratownikami górniczymi, a mamy najlepszych ratowników górniczych. I to nie jest przesada, do której może czasem mam skłonność, bo oni wygrali właśnie wtedy Mistrzostwa Świata Ratowników Górniczych, które były w Kanadzie. Więc naprawdę oficjalnie uznano ich za najlepszych na świecie. I to było tak wspaniałe, piekielnie trudne doświadczenie, spędzić z nimi 2 dni, kilometr pod ziemią, zobaczyć z bliska ich pracy. I dla nas to były tylko 2 dni, a dla nich to jest codzienność, więc jestem absolutnie pełen podziwu, uwielbienia dla nich i szacunku, ale postanowiliśmy więcej takich materiałów zrobić, nie na Śląsku, w różnych miejscach, czasem też na Śląsku, bo kocham Śląsk. Mazury i Śląsk to moje ukochane części Polski, więc będziemy dużo podróżować. A jeżeli pytasz o świat, to ja się tyle najeździłem i to się kończyło też czasem tragicznie, jak był taki rok 2004, kiedy jeździłem w przeróżne miejsca, wielokrotnie byłem na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu. Wtedy to była jeszcze rewolucja w Kijowie pomarańczowa i chcieliśmy pojechać z Mariną gdzieś na Sylwestra, gdzieś daleko, gdzie nawet jakby rząd się zmienił, to raczej nikogo to w Europie tak nie zainteresuje. Polecieliśmy do Tajlandii i w chwili jak lecieliśmy, przyszło tsunami. I jak wylądowałem, odebrałem telefon z redakcji, słuchaj, to może ty zapomnisz o tych wakacjach, tylko jedź na Phuket, my organizujemy ci wóz satelitarny, żebyś stamtąd robił relacje. Więc czasem przed tym życiem zawodowym nie można było uciec. No ale to jest pewnego rodzaju adrenalina, której nie brakuje może panu odnośnie tych wyjazdów zagranicznych? Ale przy trójce dzieci to by było trochę skomplikowane. Ja mam bardzo wielu przyjaciół, którzy pracowali no nie tylko dla telewizji, ale na przykład fotoreporterów, którym życie się rozpadło, stracili rodzinę. To jest adrenalina bardzo uzależniająca i jest taki bardzo niebezpieczny moment, że potem wbrew pozorom często trudniejszy jest powrót do domu. Mi to ciężko wytłumaczyć, ale kiedy widzisz życie tam, ono jest tak intensywne, ale tak prawdziwe, wydaje ci się, że to, co robią ci ludzie, ma jakąś nieprawdopodobną wartość, bo oni codziennie komuś ratują życie albo codziennie starają się obronić, uratować swoją rodzinę. I nagle wracasz, odkręcasz kran, a woda leci. A patrząc z punktu widzenia mojego doświadczenia reportera, byłem w tylu miejscach na świecie, gdzie ludzie odkręcają kran i żadna woda nie leci. To nie jest takie oczywiste, to my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I nagle chciałbyś znowu przeżyć te emocje, które ty w swojej głowie nazywasz prawdziwymi emocjami. Tylko to też jest jakaś iluzja, bo wszystkie nasze tutaj problemy są prawdziwymi. Oczywiście też są dramaty ludzi, którzy mają w szpitalach swoje dzieci, modlą się ich przetrwanie, więc to nie jest tak, że tylko na Zachodnim Brzegu rodzice się martwią o swoje dzieci, bo tutaj też są dramaty, tylko poziom tej intensywności, ilość tych dramatycznych, trudnych wydarzeń dosłownie na minutę tam jest jednak nieporównywalna z naszym życiem i na całe szczęście, bo doświadczenie wojny naprawdę nikomu nie jeszcze, żeby ktoś w Polsce miał pojęcie, jak to wygląda. Obyśmy nigdy nie zdecydowana większość z nas, poza tymi, którzy muszą jeździć na wojnę jako reporterzy czy jako wojskowi, aby nikt w Polsce nie miał pojęcia, o czym mówię. Czyli rozumiem, słuchając tego, co pan mówi, że pan trochę boi się jeździć w delegacji. Nie. Tylko w pewnym momencie, to w ogóle nie z tego wynika. W pewnym momencie jest takie ryzyko naprawdę, że albo chcesz mieć rodzinę i dzieci, a połączenie jednego i drugiego jest bardzo, bardzo trudne. I łatwo przekroczyć pewną granicę. Niemożliwe. Wiesz co, niewielu znam reporterów wojennych, którzy mają szczęśliwe życie rodzinne. Często, zresztą nawet po polsku są świetne książki na temat depresji, która dotykała potem całe rodziny. I ten stres taki pourazowy dotykał i reporterów, którzy jeździli, i jego bliskich, którzy zostawali w kraju. Więc to piekielnie są trudne doświadczenia dla całych rodzin. Nie mówię, że niewykonalne, bo są ludzie, którym to się udaje, ale ja znam osobiście wielu, którym to się nie udało.